Mamy Take Fana, on teraz ma dobre. Take Fan, moim zdaniem, nie wiem co mi ostatnio się uroiło, ale mam wrażenie, że on jest bardzo, bardzo inteligentny. Bardzo. Ja się zastanawiałem, co powiesz. Bardzo. Pomijając tego rasistowskie gówno na Twitterze, to jak on się wypowiada, to ja rozumiem. Nie, ja nie wiem, jakiś inteligentny mi się wydaje, nie wiem o co chodzi. Ale chyba, nie wiem, no. Nie, jak tak się z nim gada, no to jest okej. Okay. Ale uważasz, że jest, że niedługo wyjdzie całkowicie z cienia Nitrozyniaka? Nie, że nie. Ale fajnie by było. Ale uważasz, że jest inteligentniejszy niż Nitrozyniak? Tak, chociaż Nitro często na tych streamach wydaje się, jakby był debilem, ale no naprawdę wydaje się, no, nie był jest debilem. Ale uważam, że nie znam ich, ale wydaje mi się, że Take One więcej jakby sensu gada. I teraz jakieś shoty, jak on gada jakieś rasistowskie rzeczy. Ale nie, no kurde, no owszem, no robię jakieś rasistowskie żarty, ale to są takie rzeczy humorystyczne, ja często powtarzam, od razu po tym jak powiem coś rasistowskiego, mówię, że sobie bekę robię, no nie wiem, bawi mnie to. No w momencie, w którym na przykład widzę, jak natural łapie za banana i go je, no to sorry, ale te odgłosy po prostu same mi się w głowie pojawiają i wyobraźnia moja działa, a tylko dlatego, że... No taki mam humor, po prostu. Przepraszam.